Przyjaciele, jesteśmy wolnymi ludźmi, bo jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. I chcę ci powiedzieć, że to jest dla ciebie, że my w wolności i w swobodzie stoimy tutaj i zwiastujemy wam Jezusa Chrystusa, który każdemu z nas zmienił życie, który każdemu z nas przyszedł w osobisty sposób. Chcę ci, przyjacielu, powiedzieć, że byłem osobą zaburzoną, czyli moja psychika była zrujnowana. Chodziłem sobie w masce, pokazywałem, że jestem twardy, że jestem kozak, ale miałem grubą maskę. Ale wiecie co? Gdy przyszedłem do Jezusa, to On mnie uzdrowił, bo On jest chirurgiem. On jest lekarzem, który On do głębi, w głębie dociera w ranę i to On ją leczy. I nic innego nie zaspokoi tego, jak Jezus Chrystus. Przyjacielu, jesteśmy tutaj po to, aby ci powiedzieć, że stoisz na drodze do piekła. Do piekła. I przez to, że jesteś dobrą osobą, cię to nie zbawi. Bo zbawienie jest z łaski. I ja w 2015 roku przyszedłem do Jezusa brudny. Przyszedłem naćpany. W ludzki, po ludzku osądzilibyście mnie, że jestem nienormalny. Skreślilibyście mnie. Ale wiecie co? Poznałem Boga, który dał mi łaskę. Poznałem Jezusa, który wyciągnął do mnie dłoń i zmienił moje życie o 180 stopni. Byłem dealerem narkotyków, jeździłem po burdelach. Dziś jest piątek, pewnie byłbym w jakimś nocnym klubie albo na jakiejś imprezie. Naćpany, a ja tutaj dziś stoję w swobodzie i wam zwiastuję wam Chrystusa, który za moim pozwoleniem zmienił moje życie. I On jest dla ciebie. Zbawienie jest dla ciebie, bo On też umarł za twoje grzechy. On przelał krew za ciebie. Ale pytanie, czy ty chcesz być zbawiony? Czy ty przyjmiesz tą ofiarę Jezusa Chrystusa, który żyje? Który żyje? On cię powołał do relacji, nie do religii. Bo religia, przyjacielu, zmienia się od zewnątrz. A mnie Jezus zmienił. Od wewnątrz, na zewnątrz. I On to zrobi z tobą. I możesz być całkowicie wyswobodzonym człowiekiem z tego chorego systemu. Z tego chorego systemu. Ale pytanie jest, czy ty chcesz się narodzić na nowo? Czy ty chcesz zmieniać swój umysł, psychikę, czyli duszę? Przestań być kozakiem. Przestań zarzucać maski. Zrzuć maskę i stań dziś przed lustrem, stań przed sobą i sam sobie zadaj pytanie: Boże, czy ty w ogóle istniejesz? Co ten gość mówi? Ten gość, co mówi, to jest prawdą i ja ciebie też chcę poznać. W prosty sposób przyjdź dziś do Jezusa. Możesz być naćpany, możesz być pijany, możesz być w burdelu, możesz być, nie wiem, w najgorszym sypie, ale jeżeli szczerze zawołasz do Jezusa ze szczerego serca, to ci gwarantuję, że On w swojej mocy, w swojej chwale i w swojej potędze przyjdzie do pokoju, przyjdzie do burdelu, przyjdzie do najgorszej patologii w twoim życiu i je ogarnie i jutro będziesz nowym stworzeniem i inaczej będziesz patrzył na ten kraj, na ten świat przez kolory, w kolorach. Ja teraz to wszystko widzę w kolorach. Nie muszę się spinać. Poznałem Ojca, któremu nie muszę nic udowadniać. Nie muszę być dobry. Poznałem Jego miłość. I z miłości robię te rzeczy. Poznaj dziś Boga jako Ojca. Jezusa. On chce cię uzdrowić. On chce cię uzdrowić. Ale przestań być kozakiem. Jeżeli jesteś kozakiem, to zapraszam cię. Pomodlę się o ciebie. Pojednaj się z Jezusem. To wtedy jeszcze będziesz większym kozakiem. Przyjdź. Zapraszam cię. Jezus cię dziś też zaprasza. Jezus cię zaprasza. Odwróć się od grzechu. I przyjdź dziś do Jezusa. Amen.